Rozmawiamy w 30 lat po tym momencie, kiedy Tadeusz Mazowiecki został premierem, pierwszym niekomunistycznym premierem Rzeczypospolitej po wojnie. I są dwa określenia, które mi przychodzą do głowy, żeby opisać tą postać, tą osobę. Oba te słowa dzisiaj są, jakby gdzieś usunięte, zapomniane. To jest kultura i odpowiedzialność. Mazowiecki był człowiekiem bardzo wysokiej kultury. To był intelektualista, pisarz, bardzo otwarty katolik. I coś się wszystko razem zbiegło i sprawiło, że on bardzo szanował kulturę, cenił ludzi kultury i w sposobie bycia pokazywał, co to znaczy być człowiekiem kulturalnym. A dzisiaj, kiedy myślimy i patrzymy na polityków, to mało któremu da się dzisiaj przypisać tą cechę. Drugi opis to jest odpowiedzialność. Podobnie jak z kulturą. Trudno mi znaleźć dzisiaj kogoś, polityka, o którym bym bez wahania powiedział, że jest człowiekiem odpowiedzialności. Był człowiekiem z pewnym dystansem. Ten dystans czasem ludzi peszył, dlatego że nie był brat łata. To nie był człowiek, który poklepuje po plecach i ma takie odruchy no właśnie brata łaty. Dla mnie on był takim, nie ojcem, ale takim bardzo starszym bratem, którego opinie, którego oceny były dla mnie niezwykle ważne. I pamiętam to zwłaszcza z lat 80. Ja wtedy jeździłem co miesiąc właściwie, podróżowałem między Gdańskiem i Warszawą, będąc kimś w rodzaju łącznika między Lechem Wałęsą, Tadeuszem Mazowieckim i Bolesławem Geremkiem. I ja muszę powiedzieć, że jego wtedy sposób rozmawiania o sprawach gdańskich, o Lechu Wałęsie, który był bardzo niełatwym człowiekiem, to było coś, co mi dawało ogromną siłę i mogłem zobaczyć, jak ten człowiek inwestuje całe swoje życie, całe swoje myślenie, całą swoją emocję, całą swoją energię w sprawę Solidarności, której tak naprawdę pozostał wierny bardziej niż wielu, którzy dzisiaj posługują się plakietką Solidarności. I na pytanie, co pozostało po rządzie Mazowieckiego, co on nam zostawił po tych swoich 16 miesiącach, to ja mam jedną prostą odpowiedź. Wolność. Z kraju zniewolenia przyczynił się do tego, że możemy mówić o Polsce takiej, jaka jest. No, się nam bardziej czy mniej podoba w szczegółach, ale jest to kraj wolny. Że Mazowiecki miał niezwykłą cechę odwagi. To dzisiaj się tak łatwo mówi, że no, został premierem, rządził. W 89 roku podjąć decyzję, że będę premierem jeszcze w PRL-u, wbrew całej potędze systemu, to wymagało odwagi. Wymagało takiej życiowej mądrości, ale przede wszystkim wymagało odwagi. Sam wiem coś na ten temat, bo kiedy mnie na siłę wciągnięto wtedy do administracji państwowej, umierałem ze strachu. Byłem pracownikiem naukowym, uniwersyteckim i perspektywa, że będę musiał pracować w urzędzie, gabinet, cała ta struktura, to mi spędzało sens powiek. Mogę sobie wyobrazić, co chodziło po głowie Mazowieckiemu. Ale chcę powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, o której się mało pamięta, kiedy się myśli i wspomina dzisiaj Mazowieckiego. To był człowiek już trochę posunięty w lata. Był starszy ode mnie. Bywał zmęczony, popadał w takie złe nastroje. Natomiast rozjaśniał się wtedy, kiedy miał do czynienia z ludźmi młodymi. Ktoś wspominał niedawno, że zdjęcia z Fundacji Schumana, gdzie on urzędował, pracował przez wiele lat, pokazują go zawsze uśmiechniętego. Ja znam odpowiedź na to pytanie. On po prostu, widząc naokoło siebie kilkanaścioro młodych ludzi, przejętych tym, co robią, zaangażowanych, on się rozjaśniał. On nabierał wtedy optymizmu, ochoty do działania,
to było takie paliwo, które starszemu człowiekowi dawało jakby sygnał, że będą następcy. Życzę cały czas Tadeuszowi, żeby miał tych następców. Może trzeba czekać dłużej.